zupełnie nie mogę pojąć, dlaczego jestem oskarżony. Tak do aktu oskarżenia w czasie procesu norymberskiego odniósł się minister gospodarki III Rzeszy Hjalmar Schacht. Potem, gdy mu ten akt oskarżenia odczytano i zapytano, czy przyznaje się do winy, odparł krótko: w zupełności niewinny. Schacht był jednym z nielicznych przywódców III Rzeszy, którzy zostali w Norymberdze uniewinnieni.